Witam Was kolejny raz na kanale Biznesmania i dzisiaj będę mówił, jak wybrać odpowiedniego pracodawcę i będzie to 10 elementów, na które warto zwrócić uwagę. Zapraszam. A więc jak wybrać odpowiedniego pracodawcę? I ten dzisiejszy materiał powinien być wartościowy dla przedsiębiorców, którzy prowadzą biznes, jak również dla osób, które chcą się rozwijać w biznesie jako pracownik, chcą pracować dla danego pracodawcy, danej firmy. Możliwe, że w którymś momencie chcą być przedsiębiorcą, przejść na swoje i rozwijać swój własny biznes, lub też chcą stale rozwijać swoją karierę i nie myślą na razie w ogóle o biznesie. Ponieważ pracownik chce znaleźć odpowiedniego pracodawcę, dla którego chce pracować, ale przedsiębiorca chce też wiedzieć, ja bym chciał wiedzieć jako przedsiębiorca, na co zwraca uwagę pracownik, kiedy szuka odpowiedniego pracodawcy. I biorąc pod uwagę moje doświadczenie na podstawie mojej kariery, akurat takie miałem szczęście, że zawsze trafiłem na takiego pracodawcę, u którego mogłem się rozwijać. Zawsze wiedziałem, że chcę piąć się coraz wyżej i faktycznie firma, dla której pracowałem, była to firma, która stale się rozwijała, była w takim dynamicznym rozwoju i też potrzebowała ludzi, którzy się będą chcieli rozwijać, będą się rozwijać wraz z firmą. I dzisiaj mam tutaj 10 takich elementów, na które ja zwracałem uwagę, kiedy wybierałem kolejnego pracodawcę, i na które zwraca uwagę, powinna przynajmniej według mnie zwracać większość ludzi, kiedy zależy im na rozwoju, zależy im na tym, żeby budować swoją karierę, nauczyć się dużo w trakcie pracy dla tego pracodawcy, w trakcie współpracy z tymi ludźmi, żeby móc faktycznie wchodzić na coraz wyższy poziom. Nie zależy im tylko na kolejnej pracy od, nie wiem, 9 do 17 i zarobieniu jakieś tam kwoty pieniędzy co miesiąc, reszta nie jest ważna. Po prostu tutaj mówię o tych osobach, które chcą się rozwijać, chcą się nauczyć czegoś więcej, regularnie czegoś się uczyć, chcą się wznosić coraz wyżej, przechodzić przez ten szczebel drabiny korporacyjnej firmy. Możliwe, że w którymś momencie otworzyć własny biznes, ale do tego też potrzebują wiedzy, doświadczenia i mogą się w danym środowisku, w danej firmie rozwijać. Więc jest to 10 elementów. Pierwszy z nich to jest opinia ludzi, ale głównie chodzi mi tutaj o osoby, które pracują w tej firmie od dłuższego czasu. Nie do końca koncentrowałbym się na opinii tych osób, które pracują tam krótko, możliwe, że coś im nie wyszło, możliwe, że zrezygnowali po jakimś czasie. Oczywiście miałbym oczy i uszy otwarte na to również, ale głównie koncentrowałbym się na tej opinii osób, która już jest w tej firmie od jakiegoś czasu, byłaby to opinia kilku osób. Trzeba było do nich w jakiś sposób tam dotrzeć, czy to są media społecznościowe, czy pozyskanie ich kontaktu w jakiś sposób, możliwe, że ustawienie jakiegoś spotkania. Na pewno chciałbym, kiedy szukałbym firmy, gdzie chcę faktycznie budować swoją karierę, chcę się dużo nauczyć, na pewno bym musiał mocno przeanalizować rynek i wybrać takiego pracodawcę, gdzie widzę siebie w przyszłości. Więc opinia ludzi, którzy pracują tam już od jakiegoś czasu, to jest tak jak opinia znajomych, którzy korzystają regularnie z produktu czy z usług jakiejś firmy. Czyli jeżeli ktoś korzysta z usług restauracji, chodzi do jakiejś restauracji i poleci mi, jest to mój znajomy lub jest to osoba, która może nie jest znajomym, ale ogólnie gdzieś pokazała albo przekazała mi ich opinię w jakimś tam środowisku odnośnie tej restauracji, to ja będę korzystał z tej opinii. Opinia ludzi odnośnie korzystania z produktu lub usługi. Tak jak jedziemy na wakacje pytamy znajomych, czy ktoś był w tym hotelu, czy ktoś poleca ten hotel. Jeżeli wiele osób poleca ten hotel, było tam wiele razy, tym bardziej, jeżeli ktoś tam był wiele razy, to znaczy, że zdecydowanie to poleca. Tak samo jak jest i tutaj. Jeżeli ktoś pracuje w danej firmie, danego pracodawcy, przedsiębiorcy od dłuższego czasu, to warto zaczerpnąć ich opinii. Co myślą o pracy, jak im się pracuje, ogólnie zadać kilka pytań. Następnie, jaka to branża? Czy ty będziesz się widział w tej branży w przyszłości? Czy chcesz się rozwijać w tej branży? Jak ta branża się ma do tego, co ty robisz aktualnie? Czy chcesz rozwijać swoje kompetencje,
w tej branży długofalowo i co tak naprawdę ci to da? Czy jesteś, czy się chcesz utożsamiać z tą branżą, czy chcesz otworzyć biznes możliwe, że w którymś momencie w tej branży nie będzie to jakiś proces krótkotrwały, tylko faktycznie chcesz pracować w tej branży. Jest to branża, którą czujesz. Następnie kultura firmy. Jak wygląda kultura firmy od wewnątrz? Jaka jest atmosfera w firmie? To tak naprawdę powiedzą ci również ludzie, którzy pracują tam od dłuższego czasu, ale chcesz się dowiedzieć, jaki jest tam dress code, jak się trzeba ubierać do pracy, czy jest jakaś integracja, czy tam pracują młodzi ludzie, czy bardziej starsi ludzie, czy jest sztywno, czy jest, nie jest sztywno, trzeba przychodzić pod krawatem, czy w garniturze, czy mówią sobie po imieniu. Cokolwiek, chcesz poznać kulturę firmy i chcesz zweryfikować, czy faktycznie ta kultura firmy jest dla ciebie. Czy chcesz się, czy dobrze będziesz się czuć w tej firmie, wśród tej kultury. To jest bardzo ważne, ponieważ bardzo często zaczynając pracę, możliwe, że widzisz potencjał na rozwój, widzisz, jak mogą być użyte twoje kompetencje, twoje doświadczenia, ale kultura ci nie odpowiada. Jednak to nie jest to, w co chciałbyś się angażować i z czym utożsamiać na co dzień. Następnie innowacja. Czy jest to firma innowacyjna? Wiemy, jak ważny jest rozwój, jak ważne są rozwiązania innowacyjne w każdej firmie, w każdym biznesie i czy ta firma stawia na innowacje. Co tak naprawdę jest takiego innowacyjnego w tej firmie, w tej branży? Czy ta firma wyróżnia się od strony innowacji w danej branży i na rynku? Potencjał na rozwój tej firmy. Obserwując to, co się dzieje, rozmawiając z ludźmi, obserwując kulturę, obserwując tą firmę na rynku, czy jest jeszcze potencjał na rozwój tej firmy w tej branży, na tym rynku, w tym kraju, czy możliwe, że ta firma rozwinie się również za granicę? Jaki później tego jest potencjał na rozwój tej firmy? No, firma będzie potrzebowała solidnych ludzi, którzy będą się rozwijać z tą firmą. Kiedy firma ma plan na dynamiczny rozwój, potrzebuje ludzi, którzy się będą rozwijać z tą firmą. Następnie potencjał na rozwój twój w tej firmie, bo potencjał na rozwój firmy to jest jeden element, potencjał na rozwój, na twój rozwój w tej firmie to jest drugi element. Chcesz zweryfikować, jak tak naprawdę ty, biorąc pod uwagę twoje kompetencje, twoje doświadczenie, twoją osobę, jaką wartość wniesiesz do tej firmy, twój plan długofalowy, nie wiem, na 2, 5, 10 lat, czy widzisz się w tej firmie za 5 lat, na jakim stanowisku się widzisz za 5 lat, zweryfikując całą strukturę, myślisz, ok, jeżeli zacznę na tym stanowisku, to ja wiem, że dając siebie bardzo dużo, jestem w stanie się rozwijać przy tych ludziach, w tej atmosferze, doszkalając się również po godzinach pracy, ponieważ mocno będę stawiał na rozwój, będę za 5 lat na tym stanowisku. Jest to możliwe, ponieważ wiem, że ta firma będzie się rozwijać. Ponieważ zauważyłem to przez jakiś okres czasu, obserwując tą firmę, obserwując ludzi, rozmawiając z ludźmi, zrobiłeś swoją analizę, więc wiesz, że jest duży potencjał na twój rozwój w tej firmie. Następnie chcesz zweryfikować, kto jest założycielem, jak działa zarząd, czy są to osoby, od których możesz się uczyć, czy dają przykład, czy są mocnymi przywódcami, jak działają w kryzysie, jakie podejmują decyzje, czy ogólnie są zauważalni, czy są twarzą biznesu, możliwe, czy że w ogóle działają w ciszy, czy to, co robią ludzie na szczycie danej firmy, danej organizacji, ogólnie to ci się podoba i czy widzisz w tym wartość i czy faktycznie to chcesz się utożsamiać z tym sposobem może zarządzania, ze stylem bycia, możliwe, że to jest ktoś, kto działa mocno w mediach społecznościowych, czy podoba ci się ten styl, czy też nie i czy w ogóle jesteś w stanie to jakoś zweryfikować i czy to pasuje do tej firmy, czy to pasuje do tego, w co ty chcesz się angażować na przyszłość. Więc zweryfikować zarząd, zweryfikować założyciela, jeżeli jest to oczywiście możliwe w jakiś sposób, ale po szczegółowej jakiejś analizie przez jakiś okres czasu będziesz w stanie dotrzeć do jakichś informacji, może nawet i znajdziesz informacje w sieci, pozyskasz informacje od ludzi, którzy pracują w tej firmie, oni ci też dadzą opinię o założycielach, o zarządzie. Historyczny rozwój, chcesz sprawdzić, jak ta firma rozwijała się przez ostatnie lata, możliwe, że od momentu, kiedy powstała, jaki był rozwój, co się zmieniło. Czy jest ten rozwój widoczny? Gdzie ta firma zaczynała? Jeżeli to była firma, która ma kilkanaście, kilkadziesiąt, kilkaset różnych lokalizacji w różnych częściach kraju,
to, co się działo na samym początku, przez pierwsze kilka lat. Jak rozwijali się ludzie, którzy zaczęli pracować w tej firmie przez 5 lat temu, 10 lat temu, od samego początku. Ile pracuje tam osób od samego początku, wraz z założycielem. Jakie te osoby teraz odnoszą sukcesy, na jakich są stanowiskach i tak naprawdę co o nich można powiedzieć. Jakość usług lub produktów. Chcesz zweryfikować jakość. Czy myślisz, że to są dobre produkty, jak one mają się w porównaniu do innych produktów na rynku, w tej branży, czy to jest produkt, który chciałbyś sprzedawać, z którym chciałbyś się utożsamiać, z którego byś był dumny jako pracownik w tej firmie. Mamy rewelacyjny produkt, mamy rewelacyjną firmę. Wierzysz w ten produkt, wierzysz w tą usługę. Czasami jest tak, że korzystasz z jakichś usług, produktu od jakiegoś czasu. Zweryfikowałeś całą firmę, zweryfikowałeś ludzi, zweryfikowałeś kulturę, mówisz, to jest ta firma, dla której chciałem pracować. Korzystam z usług od jakiegoś czasu, więc znam produkt, znam usługę, wiem, jak się rozwijała, znam ludzi, wiem, jak się rozwijają, znam potencjał rozwoju i chcę tam pracować, więc znasz dokładnie produkt i usługę i chcesz to zweryfikować. I obecna pozycja na rynku, czyli jak ta firma ma się w porównaniu do innych firm, podobnych marek na rynku, w danym kraju, czy ogólnie na skalę globalną, jeżeli to jest globalna firma, porównując się do innych mocnych graczy. Czy jest to dosyć młoda firma, czy jest to dosyć firma, która już działa od jakiegoś czasu, jak ona się ma w porównaniu do innych w tej samej branży, więc to też chcesz zweryfikować. Także jest to 10 elementów, które ja jako pracownik weryfikowałem, czy chciałem weryfikować za każdym razem, kiedy podejmowałem decyzję odnośnie pracodawcy, ponieważ zależało mi bardzo na tym, żeby się rozwijać, żeby się uczyć od ludzi, żeby pracować w dobrej atmosferze, żebym się mógł tam dobrze czuć. Wiedziałem, że dam z siebie ile tylko mogę, aby się rozwijać, ale też wiedziałem, że będę miał potencjał rozwoju. Nie chciałem marnować czasu takiego pracodawcy. I wiele osób tak naprawdę podejmując decyzję o zatrudnieniu, no chce jakąś tam pracę. Nieważne jaka branża, nieważne czy jest potencjał rozwoju, nieważne kto tam pracuje, ważna jest stawka godzinowa. Idę do pracy, kończę pracę, biorę wypłatę, więcej mnie to nie interesuje. Mam tam jakiś wzrost wynagrodzenia raz na jakiś czas, raz na rok czy raz na dwa lata i po jakimś czasie stwierdzam, że no jednak zmarnowałem trochę czasu przez ostatnie 5-10 lat. Ponieważ firmę, którą wybrałem, lub może wybrała mnie, nie zrobiłem jakiejś bardzo szczegółowej analizy, tam nie było potencjału rozwoju. Firma już osiągnęła swój szczyt dawno temu, nie ma możliwości na rozwój. Założyciele, nie wiem, już dawno może sprzedali firmę, są to teraz jakieś fundusze, które zarządzają firmą. Jest to stabilne prowadzenie biznesu na jakimś tam poziomie, bez dużego rozwoju. Więc zatrudniając się na jakimś tam stanowisku, jest się na tym stanowisku bardzo długo, ponieważ tam nie ma dynamicznego rozwoju firmy, struktur, nowych procesów, procedur. Natomiast jeżeli zaczniesz pracować w firmie, która ma dynamiczny rozwój, ma plan na rozwój, będzie potrzebować ludzi, którzy chcą się również rozwijać w tej firmie. Możliwe, że to jest jakiś startup, który rozwija się przez ostatnie 2-3 lata i teraz jest na etapie skalowania biznesu, rozwoju biznesu i zatrudnia dużą ilość osób. No i wtedy twój rozwój będzie bardziej możliwy w takiej firmie niż w jakiejś stabilnej firmie, która już nie ma jakby dynamicznych, ambitnych planów na rozwój, ponieważ już osiągnęła swój szczyt. Także moi drodzy, jeżeli macie jakieś pytania, standardowo zadajcie pytania. Pamiętajcie, że raz na tydzień robię również Q&A, czyli pytania, odpowiedzi na wasze pytania, które zadajecie, więc komentujcie, również zadajcie pytania odnośnie tego materiału lub ogólnie rozwoju osobistego, biznesu, zarządzania. Ja wtedy zbieram te pytania i nagrywamy o tym osobny materiał. Jeżeli jeszcze nie udało Ci się subskrybować, jesteś tutaj pierwszy raz na tym kanale, jeżeli widzisz w tym wartość, tym co tutaj robimy, subskrybuj, naciśnij na subskrybuj oraz na dzwoneczek. Dzwoneczek pomaga Ci w otrzymywaniu regularnych powiadomień o nowych materiałach. No jeżeli stwierdzisz, że ktoś inny będzie widział w tym wartość i powinien tego posłuchać, no to udostępnij dalej. Pozdrawiam, do następnego.